Cześć, nazywam się Maciej Chojnacki i wspólnie z moim zespołem zajmujemy się sprzedażą oraz wynajmem dmuchanych atrakcji na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. Dzisiaj w tym filmie będę chciał Wam pokazać, jak krok po kroku montować, zabezpieczać, a następnie demontować dmuchane atrakcje. Tak więc zachęcam do oglądania. Swoje dmuchańce będziecie rozkładać w różnych miejscach. Najważniejsze jednak to, abyście spojrzeli, co macie pod spodem. W tym przypadku jest to sztuczna trawa, tak więc bezproblemowo możemy rozłożyć atrakcję, nie nakładając nic pod spód atrakcji. Jeśli jednak bylibyście w miejscu, gdzie jest jakiś kamień, jakaś kostka, jakieś ostre krawędzie, warto dać jakiś materiał pod spód. My jako firma Fun & Play generalnie w większości nie kładziemy nic, czy to jesteśmy na betonie, czy to na jakiejś kostce, czy to na jakiejś trawie, czy też piasku. Jednak jeśli masz obawy, że coś się stanie dmuchańcowi, warto położyć jakąś plandekę, jakąś nawet cienką plandeczkę, czy to trawkę, cokolwiek pod spód, a na pewno zwiększysz wtedy żywotność swojego dmuchańca i jego bezpieczeństwo. Aktualnie atrakcja po mojej prawej stronie była już używana kilkadziesiąt razy. Dlatego, aby w łatwy sposób ją przewozić, używamy takich oto pasów transportowych. Pod te pasy kładziemy odpowiedni materiał, jakąś płachtę, cokolwiek, może żeby nawet zdechła wycieraczka, dosłownie, abyście nie przedarli tymi oto pasami materiału atrakcji, co niestety wiemy od klientów, że czasem się zdarza. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego atrakcja po mojej prawej stronie nie jest w worku ochronnym. Otóż, odpowiadając na to pytanie, jest to przede wszystkim wygoda oraz czas, który poświęcamy na złożenie atrakcji. Pakowanie jej w worek zajmuje dodatkowe minuty, dodatkowe czasem godziny, żeby odpowiednio ją włożyć, a uważamy, że jeśli odpowiednio obchodzisz się z atrakcją, to nie ma takiej tak naprawdę potrzeby. Oczywiście zachęcamy do kładzenia worek, jest to zawsze dodatkowa ochrona, jednak my świadomie wybieramy to, żeby w te worki nie kłaść, ponieważ jest to po prostu dla nas wygodniejsze. Gdy już wiemy, gdzie nasza atrakcja ma stać, w którym dokładnie miejscu, gdzie ma być jej przód, gdzie ma być jej koniec, naszym pierwszym krokiem jest rozwinięcie pasów transportowych, o których już wspominaliśmy, i robimy to w taki oto sposób. Wyciągamy materiał, odbezpieczamy pas i wyciągamy cały pas. Tak, aby można tą atrakcję rozwinąć w odpowiednim kierunku. Atrakcja, na której teraz siedzę i którą właśnie rozkładamy, jest to zjeżdżalnia o motywie piłkarskim o rozmiarze 7x4 w podstawie i wysokości półki zjazdowej 3 metry. Do tego typu rozmiaru używamy już dwóch pasów, dlatego teraz rozpinamy pas numer 2 w takiej samej kolejności. Wyciągamy materiał, odbezpieczamy, wyciągamy ponownie i teraz bierzemy obydwa pasy i wyciągamy je w tą stronę. Gdy już wyciągnęliście pasy, zawsze proponujemy je od razu złożyć sobie do takiej oto postaci, aby nie walały Wam się po terenie, gdzie rozkładacie atrakcję. Tak więc macie złożone pasy, bierzecie materiał, bierzecie wszystko, ściągacie, odkładacie gdzieś na bok, żeby Wam nie przeszkadzało i przechodzicie do kolejnego etapu. Uwaga, tutaj teraz zrobimy małe cięcie, ponieważ tą oto atrakcję musimy rozłożyć w tym oto kierunku. Jednak przyznając się, chłopacy, którzy będą to teraz robić, niekoniecznie chcą się pokazywać na wizji. Tak więc zrobimy malutkie cięcie, przejdziemy do rozłożonego dmuchańca i omówimy kolejne kroki. Po mojej prawej stronie widzicie teraz Państwo dmuchaniec, który już został przez nas rozłożony. Jak można zauważyć, tutaj z przód, tam jest koniec dmuchańca. W naszej firmie wynajmującej praktykujemy zasadę, że zawsze składamy dmuchaniec od początku do jego końca, po to, aby niezależnie który pracownik pojedzie na event, wiedział, gdzie jest koniec, a gdzie jest początek dmuchańca i nie musiał w trakcie imprezy, albo raczej przed imprezą, gdy rozkłada dmuchaniec, obracać go o 180 stopni, żeby mieć w dobrym miejscu wejście na dmuchaniec. Zapraszam Was teraz do
obejścia ze mną dmuchańce. Omówimy dosłownie krok po kroku wszystkie elementy, jakie na tym dmuchańcu występują, abyście nie mieli pytań dosłownie. To ten film ma odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Tak więc dodatkowo już dodam tutaj, już na tym etapie, powtórzę to jeszcze na samym końcu filmu. Jeśli będzie jakieś pytanie, które będziecie chcieli nam zadać, jakaś kwestia, która nie pozwala Wam spać po nocach albo coś w tym stylu, dawajcie znać, piszcie komentarze, piszcie do nas na wiadomościach prywatnych, piszcie do nas lub zadzwońcie do nas, a odpowiem Wam na każde pytanie, ponieważ zajmujemy się dmuchańcami wiele lat, mamy w tym duże doświadczenie i jesteśmy dla Was, aby Wam podpowiadać co i jak, abyście umieli poradzić sobie z każdą sytuacją, dlatego zapraszam teraz ze mną. Tak więc przechodzę do pierwszego punktu, od którego należy zacząć rozkładanie dmuchańca. Jest zamknięcie wszystkich bocznych i tylnych wlotów powietrza. Wyglądają one w taki oto sposób. W atrakcji tej, czyli zjeżdżalni piłkarskiej, takie wloty są w ilości 4 sztuk. Występują jeden po lewej, drugi po prawej stronie oraz 2 z tyłu. Przed rozłożeniem należy zamknąć je tymi oto zamkami, a następnie nałożyć rzep, aby wszystko było odpowiednio zabezpieczone. Tą procedurę powtórzymy teraz 4-krotnie, ponieważ tak jak wspomniałem przed chwilą, w tym zamku występują 4 wyloty powietrza. Tak jak mówiłem, z tyłu są 2, tak więc obydwa musimy zamknąć. Jeden. Oraz drugi. Teraz przed nami ostatni wylot powietrza, tak więc zamykamy go. Czwarty wlot powietrza zabezpieczony, tak więc przechodzimy teraz do montażu dmuchawy. Zakończyliśmy przed chwilą etap zamykania wszystkich wylotów powietrza, tak więc przechodzimy teraz do etapu pompowania atrakcji. Wykorzystujemy do tego odpowiednie rękawy, które są w tej atrakcji z lewej oraz prawej mojej stronie. W tej atrakcji są one w ilości 2 sztuk. Jednak zależnie od wielkości atrakcji oraz jej rodzaju, może to być 3, 4, a nawet 5, jak jest bardzo duży plac zabaw. Do atrakcji, którą mamy przed sobą, czyli zjeżdżalni 7x4, wykorzystujemy jedną pompę o mocy 1800 W. Używamy do niej jednego rękawa. Tego tutaj oto wykorzystamy, ponieważ będzie on nam po prostu wygodniejszy. Gdy już wiemy, który rękaw z tych dwóch wykorzystamy, rozwijamy kabel od dmuchawy. I nakładamy dmuchawę, nakładamy rękaw na pompę. Musimy postarać się, aby zabezpieczenie, które tutaj macie na tej pompie, było za tym tutaj paskiem. Zabezpieczamy najmocniej jak idzie, tak aby nie zjechało nam to podczas procesu pompowania. Tak jak wspomniałem, w tej atrakcji mamy 2 rękawy, a używamy tylko jednego, tak więc drugi musimy zabezpieczyć, żeby powietrze nie uciekało nim. Tak więc możemy albo wsadzić go głęboko do dmuchańca, lub możemy nałożyć tutaj zabezpieczenie oraz ściągnąć maksymalnie ten pasek. Trzeba też to zrobić w umiejętny sposób, nie tak jak ja teraz. I w taki oto sposób jest on zabezpieczony. Jak trochę powietrza ucieknie, nic się nie stanie, ale wiadomo, że jak będzie otwarte niestety na maksa, no to będzie za dużo powietrza uciekało, a w konsekwencji czego atrakcja nie będzie odpowiednio napompowana. Omówimy teraz najbardziej istotny element każdej, ale dosłownie każdej dmuchanej atrakcji, jakim są deringi, czyli zabezpieczenia,
które występują w tej atrakcji na całej jej podstawie, w ilości bodajże 11 sztuk oraz w górnych jej elementach. Po co w ogóle zabezpieczać atrakcję? Jeśli tego nie wiesz, to zobacz sobie jakkolwiek filmik na YouTubie, wpisz tam Flying Inflatables i dowiesz się dokładnie, co grozi tobie, jeśli nie będziesz zabezpieczał dmuchańcy. Tak więc jeśli tego nie robisz, to tak naprawdę zamknij biznes już teraz, bo uchronisz siebie oraz swoją rodzinę przed kolosalnymi konsekwencjami, o których może nawet nie mieć zielonego pojęcia. Pamiętaj, bezpieczeństwo to podstawa i tym się kieruj. Ale mam nadzieję, że jesteś na tyle świadomym, że zawsze to robisz i robisz to w sposób odpowiedni. Dlatego teraz nie będę tutaj wbijał kotwy, ponieważ jesteśmy na trawie sztucznej i mi to jest szkoda, ale musisz zabezpieczyć dmuchaniec w taki oto sposób. Bierzesz kotwę, bierzesz ten dering pod kątem, bierzesz młotek i wbijasz ją aż do samej ziemi. Tak, żeby nie wystawał taki odcinek nad ziemię, żeby dosłownie była kotwa wbita do samego końca. Pamiętaj, że jeśli jakieś dziecko będzie biegło obok atrakcji, potknie się o wystający 10-centymetrowy element, to niestety mogą być tego bardzo, ale to bardzo przykre konsekwencje. Mówiliśmy o deringach, czyli tych zabezpieczeniach na dole atrakcji, u jej podstawy, a teraz pokażemy Wam deringi, które występują na górze. Są one takie same i pełnią tą samą funkcję. Z tą różnicą, że do nich przede wszystkim wykorzystujemy liny, aby zrobić odpowiedni odciąg, żeby cała góra także była odpowiednio stabilna. Pompa jest podłączona, tak więc kolejnym etapem jest podłączenie jej do prądu, aby ją uruchomić i żeby działała. Tak więc bierzemy wtyczkę, podłączamy ją do zasilania, w tym przypadku przedłużacza, i wszystko powinno już teraz działać. Pamiętaj o tym, aby zakupić odpowiednie przedłużacze. Jeśli kupisz jakiś marketowy przedłużacz za 100 zł, który będzie miał 50 metrów, nie licz na to, że on wytrzyma Ci duże obciążenie. Dlatego tak ważne jest, aby kupować odpowiednie przedłużacze, odpowiednie końcówki, odpowiednie złącza, po to, aby jeśli podłączysz do atrakcji jedną, dwie lub nawet trzy pompy, ten przedłużacz wytrzymał napięcie, jakie na niej będzie. Jeśli kupisz jakiś marketowy przedłużacz, który będzie wykonany z o wiele gorszej jakości materiałów, wtedy nie licz na to, że pod obciążeniem on wytrzyma, a nie uszkodzi na przykład pompy, a tak nie przestanie Ci nagle działać lub po prostu on się spali. Wszystko gotowe, tak więc zaczynamy pompować atrakcję. Pamiętaj o tym, żeby rękaw był prosto, żeby nie było sytuacji takiej, że rękaw przekręcisz i niestety okaże się wtedy, że będzie on tutaj zaklinowany. Dlatego patrz, zwróć uwagę, czy rękaw jest w pełni wyprostowany. I pamiętaj podczas pompowania także o odchylaniu tej pompy do tyłu, ponieważ w momencie, gdy będzie podnosiła się tylnia ściana, odległość między pompą a atrakcją będzie się zmniejszała. Dlatego tak ważne jest, aby w czasie pompowania odsunąć pompę raz, dwa razy, żeby była ona w pełni naprostowana i w pełni działała.
Jak widzicie, atrakcja już jest napompowana. W modelu, który tutaj prezentujemy, mamy jedno wejście, centralne schody z zabezpieczeniami po lewej, po prawej stronie oraz dwoma ślizgami po lewej oraz po prawej. Dlaczego dwa ślizgi? Otóż twierdzimy, że jest to o wiele bardziej bezpieczne niż standardowo jednoślizgowe zjeżdżalnie, ponieważ dzieci, które zjadą z tej strony atrakcji, mają bardzo bliską odległość do schodów. Nie muszą przebiegać od prawej do lewej na schody, a w konsekwencji czego dzieci, które będą zjeżdżały, minimalizujemy szansę, że wjadą im zwyczajnie w nogi. Tak więc w konsekwencji czego jest to o wiele bardziej bezpieczne i dzięki temu mniej kontuzjogenne. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze atrakcji? Chodźcie ze mną. Tam do góry widzicie taką siatkę. Jest ona po to, aby dzieci musiały zjechać ze zjeżdżalni, a nie skakały. Dzięki temu także zwiększamy szansę na bezpieczną zabawę oraz, co najważniejsze, niwelujemy możliwość wyskoczenia dzieci z atrakcji z góry z wysokości kilku metrów, a wiemy, że niestety to może być mega niebezpieczne. Dlatego warto zwrócić na to uwagę, aby atrakcja zawsze miała zabudowaną górę, zabudowane boki, zabudowany tył, aby uniemożliwić dzieciom wyskakiwanie z atrakcji. We wszystkich atrakcjach, jakie kupicie w naszej firmie, w firmie jaju.pl, znajdziecie z jednej strony regulamin w języku polskim, a z drugiej strony atrakcji miejsce na waszą reklamę. Możecie tutaj przygotować jakiś baner z waszym numerem telefonu, z waszym adresem strony internetowej, dzięki czemu klienci będą widzieć, kogo jest ta atrakcja. Oprócz dolnych zabezpieczeń przy podstawie atrakcji mamy takie same zabezpieczenia w jej górnych elementach. Służą one do tego, aby odpowiednio naciągnąć górną część atrakcji, a wykorzystamy do tego liny, które także macie od nas w zestawie. Jak widzicie, w rękach mam teraz linę, którą będziemy mocować do górnych elementów atrakcji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest ustawienie jakiejś drabinki, jakiegoś podwyższenia, dzięki któremu będziemy dosięgać do górnych elementów atrakcji, lub opcja numer dwa, wyłączenie dmuchawy, obalenie atrakcji i wtedy zamontowanie tych lin. Możemy to zrobić oczywiście przed napompowaniem atrakcji i powinniśmy to tak zrobić, jednak gdy rozkładasz nową atrakcję, nie zawsze wiesz, które elementy są elementami górnymi, a które są u podstawy. Dlatego polecamy napompować chociaż jeden raz atrakcję i wtedy obalić ją i na spokojnie, wiedząc, które są które, domontować do nich liny. Myślę, że z tej perspektywy będzie mi zdecydowanie łatwiej zamontować linę do zabezpieczenia derring u jej górnego elementu. Tak więc teraz pokażę wam, jak w jaju my to robimy. Bierzemy linę, robimy pojedynczy węzeł ósemkowy. Teraz tą końcówkę przekładamy przez miejsce, gdzie chcemy zabezpieczyć i tak, jakbyśmy chcieli wrócić tą liną ponownie. Przekładamy tutaj i tak jak idzie lina pojedyncza, dokładamy do niej tą drugą końcówkę. I teraz dociskamy to. Mając tego typu zabezpieczenie, możecie być w 100% pewni, że nie rozwiąże się ono. Oczywiście, jeśli nie umiecie wykonać takiego zabezpieczenia, zamontujcie do tego górnego elementu w jakikolwiek sposób. Pamiętajcie jednak, żeby zawsze to zrobić, ponieważ może to was naprawdę ochronić przed konsekwencjami, które mogą być tragiczne. Jak widzicie, lina jest zamontowana, trzyma się bezpiecznie i mocno. Tak więc bierzemy ją teraz i mocujemy ją do ziemi. Wbijamy tutaj kotwę. I teraz pytanie, no jak ją zamontować? Otóż robimy z drugiej strony także węzeł. W tym przypadku będzie to podwójna ósemka. Bierzemy dwa końce
przekładamy, zaciskamy i do tego miejsca wbijamy kotwę. Tak, żeby lina była naciągnięta, a nie jakaś luźna. Jeśli nie macie możliwości wbicia liny w ziemię, musicie wtedy zamiast takiego węzła zamontować linę do czegokolwiek idzie. Może to być ławka, może to być kosz na śmieci, może to być nawet jakiś bus. Byleby zawsze atrakcja była odpowiednio zabezpieczona, obwiązana, że w razie podmuchu wiatru będzie ona stabilnie stała w miejscu, w którym ma stać. W naszej firmie, czy to Fun & Play, czy to jaju.pl, wykorzystywaliśmy do tego już naprawdę różne rzeczy. Czy to mauzery napełnione wodą, czy to palety, na których kładliśmy kilkadziesiąt kilogramów, kilkaset kilogramów piasku, jakiś cegieł nawet, czy jeśli to było u klienta. Naprawdę różne sposoby, ale zawsze musi atrakcja być zabezpieczona. Pamiętaj o tym, ponieważ bez tego ponownie może być tragedia. Dlatego pamiętaj, jak amen w pacierzu, zawsze odpowiednio zabezpieczaj atrakcję. Atrakcja zamontowana, atrakcja zabezpieczona, tak więc teraz czas na zabawę. Jednak po tej zabawie, po kilkunastu godzinach, przychodzi moment demontażu. W naszej firmie staramy się zawsze, aby zarówno proces montażu i proces demontażu wykonywały dwie osoby. Jest to wygodne, jest to przyjemne i aż tak nie obciąża tych osób, a poza tym bardzo ułatwia chociażby sam proces demontażu, który teraz omówimy dosłownie krok po kroku, abyście wszystko doskonale zrozumieli. Dzieci się wybawiły, wszyscy zadowoleni, tak więc przechodzimy do demontażu atrakcji. Pierwszym krokiem, jaki podejmiemy, będzie otwarcie wlotów powietrza i wyłączenie dmuchawy. Najpierw wyłączymy dmuchawę, a następnie otworzymy jeden wlot. Zamek do góry. Od razu wtedy drugi wlot. Tak samo w tym przypadku zamek do dołu. I następnie osoba, która tutaj będzie, przejdzie do boków, do jednego boku. Otworzyć wylot powietrza, który znajduje się tutaj, w tym miejscu. I przejdzie szybko do drugiego boku, aby otworzyć drugi wylot powietrza. Po to, żeby atrakcja łatwiej wypuszczała powietrze, łatwiej opadała. Ja z kolei pójdę na atrakcję, aby tylnią jej ściankę popchnąć do siebie, żeby wszystko fajnie się zamknęło. Zaraz Wam to pokażę. Słuchajcie, jestem już na atrakcji. Teraz jedna osoba od nas pójdzie do tyłu wyłączyć dmuchawę oraz otworzyć wszystkie wloty, o których mówiliśmy. A moja rola będzie polegała na tym, aby pociągnąć za te dwa paski całą atrakcję do nas, aby jej tył zapadł się na nas i żeby dzięki temu o wiele łatwiej i o wiele mniejszym wysiłkiem atrakcję spakować z powrotem. Tak więc okej, wchodzę do góry, pracownik z tyłu wyłącza pompę, otwiera wszystkie wloty, a moja rola polega na tym. Patrzcie i powtarzajcie. W taki oto sposób ciągnę tył atrakcji, całą tą ściankę do nas. Wloty zostały otwarte, co można zauważyć, w jaki sposób od razu atrakcja zapadła się. I spokojnie kontrolujemy tak, żeby też atrakcja nie spadła nam na głowę, ale żeby łagodnie opadła. Oczywiście, zanim zaczniecie opuszczać atrakcję, sprawdźcie, czy żadne dziecko nie zostało w środku, ponieważ jeśli byście zwiedzieli jakieś dziecko, no to niestety będzie tragedia. Tak więc przede wszystkim spójrzcie, czy nikogo nie ma w środku, a następnie krok po kroku, tak jak pokazaliśmy Wam przed chwilą, opuśćcie bezpiecznie atrakcję. Następnym krokiem będzie zwinięcie atrakcji odpowiednio, ale o tym już za moment. Tak jak widzicie, atrakcja powoli grawitacyjnie opada. Możemy ten proces przyspieszyć deptając, wpuszczając kilka bąbelków, które
swoimi małymi nóżkami pomogą nam w tym całym procederze lub też użyć jakiegoś rodzaju rury, jakiegoś rodzaju dodatku do wyciągania powietrza z atrakcji. W naszej firmie nie praktykujemy tego, ponieważ nasze atrakcje są w środku wypełnione materiałem od góry do dołu oraz poprzecznie. Z tego też powodu rury te się zatykają. Dlatego zdecydowanie polecamy Wam, aby zostawić atrakcję na kilka minut. Ona grawitacyjnie całe powietrze się wyleci, a następnie deptamy po całej jej powierzchni i przechodzimy do kolejnego etapu, jakim jest zwijanie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, nasze dmuchańce mają dodatkowy materiał od góry do dołu. To jest właśnie ten, oraz od lewej do prawej, który trzyma lewą ścianę z prawą, dzięki czemu też możemy nadać odpowiedni kształt naszym dmuchańcom, tworząc różnego typu ciekawe, unikatowe wzory. Tak więc, kochani, przechodzimy do momentu deptania. Troszeczkę to przyspieszymy, żebyście nie musieli oglądać kilku minut tego, aczkolwiek na tym to właśnie polega, aby deptać atrakcję od jednej krawędzi do drugiej, żeby jak najwięcej powietrza wydostać z atrakcji, a dzięki czemu będzie nam ją o wiele, wiele łatwiej zwijać. Tak więc miłego deptania! Atrakcja, którą właśnie obaliliśmy, jest to typowa zjeżdżalnia 7x4, dwutorowa, ze ślizgiem po prawej oraz po lewej stronie i centralnymi schodami. Dlatego też składając ją, będziemy najpierw jeden bok narzucimy za schody, przejdziemy od przodu atrakcji do jej tyłu, gdzie są wyloty powietrza, a następnie drugi bok tak samo nałożymy na resztę materiału i ponownie przejdziemy od przodu atrakcji ku jej końcowi. Zapytacie pewnie, czemu taki kierunek? Otóż skoro mamy z tyłu wyloty powietrza, to deptając od przodu atrakcję, będzie nam zdecydowanie łatwiej usunąć nadmiarowe powietrze, którego nie chcemy, bo jest niestety kłopotem przy zwijaniu i o wiele ułatwi nam to działanie, zwijanie. Dodam oczywiście, że do zwijania każdej atrakcji polecam minimum dwie osoby, szczególnie już do zjeżdżalni o rozmiarze 7x4. Place zabaw, które będziecie mieli w rozmiarze 5x4, 4x3 lub tego typu rozmiarowo, możemy zwijać indywidualnie. Jednak wiadomo, że dmuchaniec waży. Pamiętajcie, że kręgosłup macie jeden, dlatego nie warto go za szybko zajeżdżać, a dodatkowy pracownik stosunkowo będzie oczywiście dla nas kosztem, ale może nam naprawdę ułatwić pracę, może nam zaoszczędzić dużo, dużo zdrowia. Dlatego zawsze bierz kogoś sobie do pomocy. Zapytacie pewnie, dlaczego nakładamy jedną stronę na schody, później drugą, deptamy i tak dalej, a nie na przykład zwijamy prawą dwa razy, lewą dwa razy, później jakoś sobie wymyślamy jak. Otóż materiał, który macie tutaj, możemy dowolnie złożyć. Możemy go zgniatać, ugniatać, cokolwiek. Schodek niestety musi zostać na płasko, jest on twardy. Jak zobaczycie, dotkniecie, nie dam rady nawet go porządnie wcisnąć. Dlatego jeśli sprawimy, że taki schodek, jeden będzie tak, drugi tak, trzeci jeszcze tak, a czwarty Bóg wie jak, to niestety cała atrakcja przy składaniu urośnie do kolosalnych rozmiarów, a w konsekwencji czego będzie nam o wiele ciężej złożyć, o wiele ciężej włożyć do worka, o wiele ciężej włożyć do samochodu. Tak więc oczywiście to jest wasze zwijanie, każdy ma swoje sposoby. My w naszej firmie wykorzystujemy taki, ponieważ uważamy go za przyjemny, najprostszy i przede wszystkim łatwy. Tak więc polecamy taki sposób, jak Wam pokazaliśmy przed chwilą. Ok, tak więc przechodzimy do etapu składania atrakcji. Bierzemy jeden bok i zwijamy go za schody. Ok, kładziemy. Mniej więcej możecie tak przyjąć, że trzy takie paski, które tutaj macie, jeden, drugi, trzeci, będzie odpowiednią szerokością. Ok, zwinęliśmy atrakcję, tak jak widać. Następnym krokiem jest przejście od jej początku do tyłu. Najpierw zrobię to ja, następnie zrobimy to w dwie osoby i przejdziemy do kolejnego etapu. Uprzedzając Wasze pytania, możemy tą czynność wykonać kilka razy.
byleby jak najmniej powietrza było w atrakcji. Tak więc jeśli przejdziesz raz, drugi, a widzisz, że nadal jest pełno powietrza w środku, przejdź jeszcze raz, poświęć tą dodatkową minutę, aby w późniejszym etapie przy rolowaniu atrakcji było Ci znacznie wygodniej. Dlatego jeśli masz powietrze, deptaj, ile dusza zapragnie. Mamy zwiniętą pierwszą stronę atrakcji, tak więc bierzemy się za drugą. Chwytamy u podstawy i aż do samego końca ciągniemy ją. Jeszcze. Tak, aby była ona w miarę równo. Kolejnym krokiem jest przejście ponownie od początku atrakcji do wylotów powietrza. Mamy zwiniętą, tak więc ponownie od początku do końca przechodzimy po atrakcji. Dodam tylko, że tutaj, gdzie jest takie wyżłobienie, taka duża część materiału, możemy sobie nawet poskakać po tym, co dzięki temu lepiej wszystko się ubije, lepiej wejdzie w schodek, ponieważ w tym miejscu właśnie jest taka kumulacja schodów. I idziemy ku końcowi. Tak jak powiedziałem przed chwilą, czynność tą możemy wykonać kilkukrotnie. Jeśli będziemy widzieć, że jest powietrze, ponownie chodzimy od początku do tyłu, tak długo, aż uznamy, że jest atrakcja wypompowana i nadaje się już do zwijania. Atrakcja wypompowana, przeszliśmy po niej kilkukrotnie, tak więc bierzemy teraz materiał i w taki oto sposób zwijamy go aż do końca. Czynność tą, tak jak mówiłem, sugeruję wykonać w dwie osoby minimum, dlatego też zaraz będę miał małe wsparcie i wykonam to tutaj wspólnie z chłopakami. Jeśli na przykład z kolei będziecie w trzy osoby, polecamy, aby dwie osoby zwijały atrakcję, a jedna osoba szła przed nimi dodatkowo, dzięki czemu to powietrze, które ponownie tutaj będzie w środku, zostanie wypchnięte do tyłu. Tak więc spójrzcie teraz, jak my to robimy i mam nadzieję, że ta wiedza Wam się przyda. Tak więc jak widzicie, chłopacy teraz zwijają atrakcję. A ja staram się jak najbardziej im wydeptać powietrze jeszcze przed nimi, dzięki czemu jest im zwyczajnie łatwiej. Dodam tylko, że sama atrakcja może mieć... Zostawcie mi buta, chłopacy. Sama atrakcja może być naprawdę ogromnych rozmiarów i może być naprawdę dobrze zwinięta. Wszystko zależy od nas, ile przyłożymy się, ile wysiłku włożymy w tą czynność, jak bardzo się na niej skupimy, ile powietrza wydostaniemy, a w konsekwencji czego będzie nam zwyczajnie łatwiej. Sekunda. Jak widzicie, powietrze nagromadziło się. I mamy właśnie przed sobą złożoną atrakcję o rozmiarze 7x4. Na tą atrakcję nałożymy teraz dwa pasy transportowe. Jeden tutaj, drugi w tym miejscu, żeby ułatwić nam transport tego na busa, czy to też spakowanie do worka ochronnego. Atrakcja zwinięta, pasy przygotowane, tak więc kolejnym krokiem jest podniesienie atrakcji delikatnie do góry, aby druga osoba mogła te oto pasy wsunąć pod atrakcję. Jeden pas, a następnie pas numer 2. Ok, podnosimy atrakcję i przekładamy pas z jednej strony. Ok, dobrze. Bierzemy pas. Chwytamy klamrę, chwytamy pas, przekładamy pas przez klamrę. Powrotnie. Dodatkowo wszelkie tego typu elementy zawsze kładziemy pod. Kładziemy jakieś zabezpieczenie pod całą klamrę, aby nie przybiła nam atrakcji. Naciągamy pas, a następnie
spinamy atrakcję pasem. Robimy to z wyczuciem, używamy do tego trochę siły, aby był on dobrze zaciśnięty, żeby nie można tutaj było pod niego włożyć palca. Jeśli tak mamy, zabezpieczamy klamrę, resztę pasa kładziemy pod nią. Jedną stronę mamy przygotowaną do transportu. Jeden pas jest zapięty, czas na pas numer 2, który kładziemy z drugiej strony atrakcji. Podnosimy atrakcję, przekładamy pas. Okay. Pas jest przełożony, tak więc druga klamra, zaczynamy zapinanie. Przekładamy przez otwór. Następnie przeciągamy go do nas. Pamiętamy o materiale pod spód. Naciągamy go. Używamy do tego siły. A następnie spinamy. Zabezpieczony. Resztę materiału bierzemy. Także zabezpieczamy, żeby nam nigdzie nie latał podczas transportu. I w taki oto sposób atrakcja została przygotowana do transportu. Możecie ją teraz spakować do worka lub po prostu bezpośrednio na busa, na jakąś przyczepkę, na jakikolwiek inny środek transportu, który używacie w swoich firmach. Już po kilku rozłożeniach atrakcji będziecie wiedzieć, że nie w każde miejsce dacie radę wjechać pod samo miejsce rozłożenia. Czasem będziecie musieli atrakcję przenieść z samochodu, z przyczepki lub innego środka transportu do posesji klienta za pomocą jakiegoś urządzenia. My do takich czynności używamy tego typu wózków. Jest to wózek już troszeczkę obdarty, ale pamiętajcie o tym, że jest to wózek wykorzystywany w naszej firmie od już chyba 3 czy 4 lat. Tak więc jeśli byście też taki wózek potrzebowali, także robimy je, także mamy je na sprzedaż i gorąco je polecamy. Jako że mieliśmy Was prowadzić krok po kroku, tak więc po już demontażu atrakcji zwijamy dmuchawę. Obwijamy kabel wokół głowicy. Dzięki czemu nie będzie on nam latał po samochodzie. Atrakcja zwinięta, szykujemy się już do powrotu do naszej bazy lub też na inny jakiś event. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze, ale to zawsze policzyć, czy zgadzają Wam się pompy, czy zgadzają Wam się śledzie lub inne nazewnictwo kotwa, czy zgadza Wam się kabel, jakaś trawa przed. Wszystkie elementy, które daliście na event, czy wracają do Was w takiej samej ilości. Zgoda, jeśli macie jedną atrakcję, zgubi Wam się jeden śledź, nie będzie tragedii. Jeśli jednak macie tak jak my czasem po 30 eventów dziennie i okaże się, że na każdym evencie pracownicy nie przywiozą 2-3 śledzi, to po takim jednym weekendzie może brakować prawie 100 kotw. Tak więc liczcie to, liczcie swój sprzęt, szanujcie go, dbajcie o niego, a gwarantuję Wam, że krok po kroku jesteście w stanie rozwinąć firmę wynajmującą. My jako Fun & Play także zaczynaliśmy od jednej atrakcji, a aktualnie mamy ich ponad 100, działamy na terenie całej Polski. Tak więc idzie, tylko trzeba to robić z głową. Powoli zbliżamy się do końca tego filmu, tak więc drodzy widzowie, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za poświęconą uwagę. Jeśli działacie już w branży i widzieliście pewne niedoskonałości lub też inaczej działacie niż my, dajcie nam znać w komentarzu. Uczmy się wspólnie tego biznesu, uczmy się wspólnie, jak to robić właściwie, ponieważ będzie to z korzyścią dla nas wszystkich. Dla osób nowych, które dopiero co wchodzą w ten biznes i z tego filmu dowiedzieliście się cennych informacji, zapraszamy serdecznie do nas, do Grodziska Wielkopolskiego. Pokażemy Wam na żywo, jak to robić, jak składać dmuchańce, jak rozkładać. Będzie nam również bardzo miło, gdy zechcecie od nas po prostu kupić atrakcję. Działamy już od kilku lat, rozwijamy się, mamy dobre podejście do klienta, staramy się zawsze o niego dbać, tak więc jestem przekonany o tym, że niezależnie czy będę ja, czy to będzie inny jakiś nasz pracownik, postaramy się dopieścić dosłownie Was, żebyście byli z nas zadowoleni i żebyśmy wspólnie osiągali sukces w tej oto ciekawej, dmuchanej branży. Tak więc do zobaczenia, był to pierwszy z naszych filmików, którym chcemy się z Wami dzielić wiedzą, naszymi spostrzeżeniami oraz budować naszą markę. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!